22 lipca 1917 roku generał Józef Piłsudski został aresztowany i trafił do więzienia w Magdeburgu. 11 listopada 1918 roku wraca do Warszawy, gdzie Polska po 123 latach niewoli odzyskuje niepodległość. W tym roku obchodzimy setną rocznicę jej odzyskania. Więc jak to świętujemy? Święto Niepodległości zamierzam w tym roku spędzić bardzo radośnie. Można oczywiście spędzić to święto w bardzo różnorodny sposób. Ja zamierzam zrobić sobie taki spacer po Warszawie, w miejsca, które osobiście są dla mnie z jakiegoś powodu ważne. Razem oczywiście z rodziną. Święto Niepodległości odbywam w tym roku setną rocznicę poprzez pójście z dziewczyną i z przyjaciółmi na Marsz Niepodległości. To postawa umiłowania i przywiązania do własnego kraju i narodu. Patriotą w dzisiejszych czasach można być na przykład poprzez śpiewanie hymnu 11 listopada oraz w pamiętaniu o zmarłych za naszą ojczyznę. Uważam, że patriotyzm jest to przestrzeganie praw i obowiązków obywatela, którym między innymi jest płacenie podatków. Patriotyzm to jest pojęcie miłości do naszego narodu, reprezentowanie naszego narodu. Patriotyzm to miłość do ojczyzny. Patriotyzm jest to dla mnie szanowanie swojego państwa, dbać o swoją ojczyznę i chce się dla niej jak najlepiej. Patriotyzm dla mnie to pamięć o przodkach, o miejscach. Pamiętam o Lwowie i Galicji i tradycjach samych tych pradziadków, ale jednocześnie też mam jakieś serce do wypełnienia Śląska, który żyją w Dziadkowie i moją zakładkę tego. Ale też jednocześnie mieszkam w Warszawie. Tutaj mam przyjaciół, tutaj mieszkam i staram się wykonywać w ten sposób, że pamięć o Lwowie, w Bytomiu, jak przyjeżdżam do Bytomia, to próbuję kupować lokalne rzeczy, to cukierki, tak zwane szkolki. A w Warszawie po prostu staram się też poznawać Warszawę, bo nie miałem ludzi, którzy mogą w różnych tradycjach czy historii Warszawy. Czyli staram się słuchać opowieści o Warszawie, różnych tradycji Warszawy, tych miejsc, powiedzeń, oczywiście na dworzu i inne gwary warszawskie. To jest dla mnie podstawowa pamięć, poznawanie innego miejsca, gdzie się mieszka też, ale pamięć o miejscu, jeżeli ktoś tak jak ja i jego rodzina po prostu nie widzą pamięć o tym miejscu. Bardzo mi się bardzo blisko, przekłada się na tolerancję wobec innych, wobec wszystkich ludzi wokół siebie i brać udział w życiu swojej społeczności. Polega przede wszystkim na udziale w wyborach, na przykład tych samorządowych, czyli dbanie o swoją małą ojczyznę, która nas otacza, także nie zaświęcanie jej, dbanie o kulturę własną i o pozostałych. Że mamy własne zdanie. Każdy z nas ma swoją opinię, każdy może się na ten temat wypowiedzieć. Otóż dla mnie niepodległość to oczywiście, tak jak zapewne dla wielu Polaków, wolność, możliwość każdego dnia stanowienia o sobie, możliwość swobodnych decyzji.